Cześć! Dziś będziemy obalać kolejny, chyba jeden z największych mitów kosmetycznych, a dokładnie, czy istnieją tanie zamienniki preparatów pielęgnacyjnych, kosmetyków pielęgnacyjnych? Jak myślicie? Ja wiem, jaka będzie wasza odpowiedź, a moja odpowiedź na to? Nie! No i teraz pomyślicie sobie, o Jezu, co ta Anita znowu wymyśliła? Słuchajcie, nie wymyśliła, tylko dzisiaj postaram się wam pokazać, że nie istnieje coś takiego jak tani zamiennik kosmetyczny. W szczególności rozmawiamy tutaj o preparatach pielęgnacyjnych, bo makijażowe to jest trochę inna bajka. Perfumy to też jest trochę inna bajka. Ale dzisiaj właśnie na podstawie mojej wiedzy, wiedzy z zajęć chemii kosmetycznej, technologii kosmetycznej, tworzenia receptur kosmetycznych, z doświadczenia, z takiej wiedzy, którą też pozyskałam od specjalistów w tej dziedzinie, czyli między innymi od technologów kosmetycznych, od chemików, bo jak wiecie, ja nie jestem takim specjalistą, jestem kosmetologiem, ale trochę tej wiedzy w tym temacie mam. Już nie wspomnę o tym, że byłam wielokrotnie przy tworzeniu różnych kosmetyków, byłam w fabryce kosmetyków, rozmawiałam z technologami, kiedy tworzyli te kosmetyki, widziałam, jak to wygląda. No i właśnie, dzisiaj opowiem wam, a dokładnie przedstawię wam, dlaczego nie istnieje coś takiego jak tani zamiennik kosmetyczny preparatu pielęgnacyjnego. Dobra, słuchajcie. Ja sobie przygotowałam dwa kosmetyki, na których są składy, wypisane dokładnie składy INSI. I teraz moja prośba do was, idźcie do łazienki, do sypialni, tam gdzie macie kosmetyki, weźcie dwa przykładowe preparaty, na których macie wypisane skład i zrobimy to razem. Pokażę wam, że to wcale nie jest takie oczywiste, to wcale nie jest taka prosta sprawa i o co tak naprawdę chodzi w tym, czy ten tani zamiennik istnieje, czy też nie. Ok, co widzimy na opakowaniu, kartoniku, słoiczku, butelce i tak dalej? Mamy wypisany skład INSI. I teraz zakładamy, że jesteśmy zwykłym klientem. Ok, istnieją różne aplikacje do analizy składów i istnieje bardzo dużo osób i ludzi, którzy twierdzą i uważają, że na składach bardzo dobrze się znają i doskonale potrafią je analizować, wiedzą co i jak. A ja mam pytanie do was. Co wy widzicie, kiedy patrzycie na skład kosmetyku? Bo ja widzę wypisane substancje i według poprawnej nomenklatury, według prawa i tak dalej, powinny być one wypisane w języku angielskim lub też w łacinie. Mamy tam różne takie ekstrakty i tak dalej, które są w tych łacińskich nazwach, ale wypisuje się je po angielsku. Czasami niektórzy producenci robią taki dodatkowy mak, żeby wam ułatwić czytanie składu, wypisują te nazwy jeszcze dodatkowo w języku polskim lub języku regionalnym w danym kraju, ale generalnie powinno to tak wyglądać. I co wiemy? Wiemy, że na początku składu mamy ilościowo najwięcej danej substancji. Czyli jeżeli widzimy, że na początku mamy aqua water, może to oznaczać, że tej substancji w tym produkcie, przy tworzeniu tego produktu było najwięcej. A jeśli zejdziemy na ostatni składnik, w tym przypadku mamy tutaj allantoinę, to możemy założyć, że jako składnik w składzie, w formule tego produktu jest go najmniej. To jest chyba oczywiste. I większość z was o tym wie, czyli najwięcej substancji w danej formule mamy na początku składu, a najmniej mamy jej na końcu. No i dobrze. I teraz tak patrzymy sobie na ten skład, mamy wypisane składniki i wiemy to, co wiemy. Moje pytanie do was. Czy wy jesteście w stanie określić, patrząc na skład tego kosmetyku, ile procentowo w tym kosmetyku, w tej formule znajduje się danej substancji? No zadajcie sobie teraz to pytanie. Dalej. Czy jesteście w stanie określić, ile w gramach, czyli ile tak naprawdę mamy tej substancji w tym kosmetyku? Bo ja
Patrząc na ten skład, czy tego kosmetyku, czy tego, słuchajcie, kosmetyku, ja takich liczb nie widzę. Ja nie mam podanych tutaj stężeń konkretnych danej substancji, nie mam podanej ilości danej substancji. Ja tylko wiem, ile jest, zakładam, że najwięcej jest tej substancji, bo jest ona najwyżej w danym składzie, a tej substancji jest najmniej, bo jest na końcu. Ale ja nie mam tutaj żadnej takiej informacji. I okej, idziemy dalej. Producenci kosmetyków nie muszą podawać takiej informacji nam, konsumentom, ile danej substancji znajduje się w formule. Czyli jeśli chodzi o zawartość gramową i tak dalej, oraz zawartość procentową. Oczywiście są pewne wytyczne, czyli informacje, które są przygotowane dla technologów, że na przykład tej substancji nie może być więcej niż tyle i tyle oraz nie może mieć ona takiego stężenia, czyli może być dodawana taka i taka, w takiej ilości, w takim maksymalnym stężeniu do formuły danego kosmetyku. I takie informacje posiadają technolodzy, którzy tworzą kosmetyk. Posiadają safety assessor, którzy kontrolują dany kosmetyk, posiadają producenci kosmetyków, my klienci nie. Oczywiście możemy doszukiwać się gdzieś w internecie, w jakichś różnych opracowaniach medycznych i nie tylko, lub też opracowaniach prawnych, jaka jest dopuszczona, jakie dopuszczone jest stężenie danej substancji, ale patrząc na skład danego kosmetyku, my nie mamy stuprocentowego potwierdzenia, że tej substancji tyle jest. Oczywiście, producenci wychodzą troszkę naprzeciw swoim klientom i niektórzy informują o tym w różnych deklaracjach marketingowych, na opakowaniach kosmetyków, na swoich stronach i tak dalej, że na przykład mamy tutaj w danym produkcie stężenie danego składnika aktywnego takie i takie, ale nie mamy podanej ilości. Lub na przykład mamy kompleks, co jest jeszcze bardziej zagmatwane, kompleks danych substancji aktywnych w takich i w takich stężeniach. Czy ty, zwykły kliencie, jesteś w stanie, patrząc na deklarację producenta, że mamy takie i takie stężenie tego i tego składnika, wydukować, wywnioskować, nie wiem, stwierdzić, patrząc na skład danego kosmetyku, że skoro tutaj mamy 20% na przykład witaminę C, która znajduje się tam w składzie, reszta substancji będzie miała takie i takie stężenia i będzie ona w takich i w takich ilościach? No moim zdaniem nie. Taką wiedzę może posiadać tylko i wyłącznie osoba, która stworzyła dany kosmetyk, która pracowała przy tworzeniu danego kosmetyku. Ale zagmatwam Wam jeszcze troszeczkę bardziej, później powiem Wam, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, ale dlaczego Wam o tym mówię. Trochę Wam tutaj więcej tak nałożę, bo przecież producent kosmetyku, szczególnie jeśli jest to bardzo duża firma, nie tworzy jedynego produktu. On tworzy ogromną masę kosmetyczną, która jest stworzona, przygotowywana w specjalnych urządzeniach, które później rozlewają tę masę kosmetyczną do opakowań. Owszem, w laboratorium powstaje coś takiego jak receptura kosmetyczna, gdzie opracowywany jest dokładnie skład pod względem stężeń procentowym i ilościowym danych substancji aktywnych. To wszystko jest mieszane, sprawdzane, a później idzie do wytworzenia kosmetyku. Słuchajcie, to nie jest taka prosta sprawa i nie jest ona taka oczywista, jak niektórym by się wydawała. Dlaczego Wam o tym dzisiaj mówię? No właśnie dlatego, że tworzenie kosmetyków to jest bardzo skomplikowany proces. I oprócz tego, że mamy tutaj ilość danych substancji,
stężenia danych substancji, to mamy jeszcze coś takiego jak jakość danych składników aktywnych oraz składników bazowych. Bo kosmetyk z tego właśnie się składa, że mamy bazę, do której dodajemy substancje aktywne, dodajemy substancje pomocnicze i tworzymy dany produkt, daną formułę. Zwykły taki normalny człowiek, który idzie, kupuje kosmetyk, on nie ma dostępu do informacji właśnie takich technicznych. My mamy informacje, to co powinno nas interesować, czyli skład INSI, wypisany, wyszczególniony, składnik po składniku, co znajduje się w danym produkcie i właśnie od najwyższego, czyli najwięcej, do najmniejszego. Nie mamy podanej informacji od producenta o jakości danego składnika. Czyli oprócz tego, że nie wiemy dokładnie, jakie tam są stężenia i procenty i ilość danej substancji aktywnej, możemy tylko i wyłącznie zakładać, gdybać i tak dalej, nie mamy podanej informacji o jakości danego składnika, czyli nie wiemy, skąd producent go otrzymał, ile za niego zapłacił, jaki to jest, jakie ma pochodzenie ten składnik aktywny. Więcej, w składzie danego produktu nie mamy informacji o tym, czy została zastosowana jakaś technologia, na przykład liposomy, na przykład nanodyski, nanorurki, nanogąbki, na przykład inne przekaźniki, które mogłyby być wykorzystywane w skuteczności danych substancji aktywnych. Nie mamy takich informacji jak zastosowane patenty, ponieważ jest to chronione. My widzimy tylko same substancje aktywne. Widzimy substancje bazowe, widzimy substancje pomocnicze. I teraz powiedzcie mi, na jakiej zasadzie funkcjonuje to, że niektóre osoby są w stanie stwierdzić, patrząc na składy danych kosmetyków, że to jest droższy, a to jest tańszy zamiennik. Na jakiej podstawie? Bo ja, gdybym dzisiaj miała wam analizować właśnie tak kosmetyk, to musiałby on składać się z kilku bardzo ważnych informacji. Czyli ja, patrząc na składy dwóch kosmetyków, które wydają się podobne i zawierają podobne substancje aktywne, ja bym chciała wiedzieć, po pierwsze, jakie są stężenia procentowe danych substancji aktywnych, danych substancji bazowych i substancji pomocniczych. Czy są one identyczne? Dwa. Jaka jest ilość danych substancji wykorzystana w formule? Czy jest ona identyczna? Trzy. Czy te substancje aktywne pochodzą z tego samego źródła, też inne substancje bazowe, pomocnicze itd.? Czyli zakładamy, że producenci tych kosmetyków mają tego samego dostawcę. Od tego samego źródła kupują te same substancje aktywne i one są takiej samej jakości. I wtedy mogę powiedzieć, znając takie informacje, że ten kosmetyk jest za drogi, bo ma to samo, co ma ten. Ale słuchajcie, przecież na logikę. No jak ja mogę wydać taką opinię, jeżeli ja tego nie wiem, o czym powiedziałam wcześniej? Ja widzę tylko skład. Ja widzę tylko substancje aktywne. No bo logicznie myśląc, jeżeli ma być to tańszy zamiennik, czyli ma być to kosmetyk, który będzie zawierał te same substancje aktywne w takich samych stężeniach, w takiej samej ilości, o takim samym działaniu i takim samym pochodzeniu i takiej samej jakości. No bo jeśli ich nie ma, to jaki to jest tańszy zamiennik? I teraz zrobię wam taki przykład. Podoba wam się jakiś sweterek. Ten sweterek wygląda przepięknie, ale uwaga, jest potwornie drogi. Dlaczego? No bo jest na przykład z kaszmiru. Bardzo dobrej jakości, z bardzo dobrego źródła, o czym informuje nas producent. No i wiem, że został stworzony w takich i takich warunkach, ma nie wiem, kolory jakieś naturalne, niesyntetyczne i tak dalej. No i to wszystko wpływa na cenę tego sweterka. Ale co ja robię? Idę do Zary i patrzę. O,
jest taki sam sweter, identyczny jak ten, który widziałam wcześniej. Czyli ma taki sam kolor, ma taki sam krój, ale kurczę, przecież on jest dużo, dużo tańszy. I co wtedy robię? Patrzę na skład. A w składzie co widzę? Poliester. No i rzeczywiście, ten sweterek jest tańszy. Ale dlaczego jest tańszy? No bo został wyprodukowany gdzieś na Tajwanie, bo w składzie ma sam poliester, mimo tego, że wygląda tak samo i prezentuje się tak samo, może w dotyku nie jest taki sam, w działaniu nie będzie taki sam, no ale wygląda tak sam. No słuchajcie, mam nadzieję, że tym trochę Was zmusiłam do myślenia. Ale uwaga, to jeszcze nie koniec. Dlaczego nie koniec? Bo dla mnie tańszy zamiennik, tak jak powiedziałam Wam już wcześniej, musi mieć kilka takich ważnych tam kwestii, tak? Ale spotykamy się z tym, że tańszy zamiennik, bardzo często niektórzy mówią, o dobra, ma bardzo podobne opakowanie, taką samą buteleczkę, też jest w tym zamknięty, taką samą pojemność, identyczną konsystencję, bardzo podobny zapach. Tylko pytanie, czy to już jest, czy to dalej jest ten tańszy zamiennik, czy może jest to podróbka? Słuchajcie, w branży kosmetycznej jest tak, że oczywiście producenci kosmetyków inspirują się nawzajem, bo raz pojawia się jakaś fajna substancja aktywna i wszyscy chcą ją mieć, wszyscy chcą ją wykorzystać, bo jest modna, bo się o niej mówi i tak dalej. No i producenci czasami się inspirują jeden od drugiego przy tworzeniu formuł danych kosmetyków, czyli zawierają to, zawierają tamto i tak dalej. Czasami też jest tak, że producenci inspirują się pod względem podobnych opakowań, podobnych buteleczek, mogą mieć podobnych dostawców, jeśli to jest mniejsza firma lub jakiś koncern. Ale bardzo rzadko zdarza się, że w przypadku kosmetyków pielęgnacyjnych mamy jeden do jednego. Bo co wpływa na kwotę, na sumę, na to, ile dany kosmetyk kosztuje? Moi drodzy, to nie jest tylko to, że mamy opakowania, kartoniki, reklama, marketing, cała reszta, influencerów, współpracę, celebrytów, reklamę w telewizji, dodatkowe bajer i tak dalej. Moi drodzy, na koszt danego kosmetyku, na to ile on będzie kosztował, wpływa przede wszystkim również ta jego baza, czyli to, co w tym kosmetyku mamy. I jeżeli widzimy, że mamy, tutaj będę strzelać, słuchajcie. Mamy serum w szklanej butelce, w ciemnym opakowaniu, w pięknych wzorkach, ładnie ze złotem, super oprawione, szlif na butelce i świetne jakościowo substancje. Wiemy, że marka korzysta z nanotechnologii i tak dalej. I to serum kosztuje 400 zł. A mamy produkt, który zakładamy, że jest tańszym zamiennikiem i jest w plastikowej tubce, który kosztuje niewiele, nie ma zastosowanej technologii, bo marka wiemy, że z tego nie korzysta, ale ma gdzieś tam podobne substancje aktywne, to wcale nie oznacza, że jest to tańszy zamiennik. To oznacza, że jest produkt, który być może był inspirowany, być może był inspirowany tym drogim kosmetykiem, ale jest to kosmetyk, który kosztuje tyle, ponieważ mamy tanie opakowanie, być może właśnie plastikowe, które nie nadaje się nawet do recyklingu. Być może mamy bardzo dużą bazę, czyli substancji bazowych mamy naprawdę w tym kosmetyku dużo, a dosłownie niewielką ilość substancji aktywnej w niewielkim stężeniu, mimo tego, że w składzie ona też jest, że te składniki aktywne są podobne. Ale słuchajcie, my tego na 100% nie wiemy. Tak naprawdę my możemy tylko założyć, że producent stworzył tańszy kosmetyk, który się gdzieś tam inspirował droższym, ale no tutaj znowu to podkreślę. Logicznie myśląc,
zakładając, dlaczego ten kosmetyk jest tańszy, w Waszej głowie powinny się pojawić takie pytania. Skąd pochodzą substancje aktywne? Jakiej są one jakości? Jak rozbudowana jest baza danego kosmetyku? I jakiej jakości są składniki bazowe? Czego tak naprawdę jest tutaj najwięcej? A jakiej jakości są na przykład związki zapachowe? Czy opakowanie tego kosmetyku jest po prostu tworzone masowo? Czyli na przykład plastikowe małe tubki, słoiczki i tak dalej. Powinno Wam się zaświecić w głowie w momencie, kiedy ktoś mówi Wam, że to jest tańszy zamiennik. No ale dlaczego jest tym tańszym zamiennikiem i skąd Ty masz pewność, że to jest właśnie tańszy zamiennik? A najważniejsze, skąd masz pewność, że ten kosmetyk, ten tańszy kosmetyk zadziała tak samo jak ten droższy kosmetyk? Oczywiście, moglibyśmy tutaj rozmawiać godzinami na temat tego, że przecież istnieją kosmetyki droższe, które nie są warte swojej ceny, bo zawierają jakieś tam substancje aktywne, które można znaleźć w tańszych kosmetykach, bo płacimy za markę, bo płacimy za opakowanie, bo płacimy za marketing i całą resztę. Oczywiście, że tak jest. I można znaleźć, i ja Wam o tym bardzo często mówię, że można znaleźć tanie, fajne kosmetyki, ale są też kosmetyki drogie i są bardzo dobre. Ale musicie pamiętać o tym, że na cenę kosmetyków wpływa bardzo dużo czynników. I takie rzucanie hasłami, że coś jest tańszym zamiennikiem, nie jest do końca prawdą. Bo tańsze zamienniki nie, kosmetyków pielęgnacyjnych nie do końca istnieją. Bo żeby stworzyć tańszy zamiennik, trzeba by było, to co Wam powiedziałam wcześniej, zastosować takie same substancje aktywne, w takich samych stężeniach, w takiej samej jakości i w takiej samej ilości w danej bazie produktu. A my tego nie wiemy, my konsumenci tego nie wiemy. My mamy podany skład, być może mamy podaną ilość procentową któregoś wyszczególnionego składnika aktywnego, ale reszty nie wiemy, więc nie możemy z góry zakładać, że coś jest podobne, że coś jest podróbką, że coś jest inspirowane i że to na pewno jest tańszy zamiennik. Kochani, ja już na moim kanale na przestrzeni ostatnich lat robiłam takie porównania i pokazywałam Wam, że bardzo podobne do siebie kosmetyki z podobnymi substancjami aktywnymi nie są zamiennikami. I macie takie filmy już na moim kanale i myślę, że zrobię ich więcej, a ten dzisiejszy film jest takim wprowadzeniem, żeby pokazać Wam, że to nie jest takie oczywiste, że nie ma czegoś takiego jak tańszy zamiennik, bo my nie jesteśmy w stanie tego ocenić. Takie informacje i taką informację dla Was może przekazać tylko i wyłącznie osoba, która stworzyła dany kosmetyk, która ma recepturę, która ma stężenia, która ma ilości, która zna jakość składników, która wie skąd pochodzą. My konsumenci nie. Więc jeśli usłyszycie gdzieś, że ktoś Wam mówi, ten kosmetyk jest dobry, ale ja znam tańszy zamiennik, bo tam są podobne substancje aktywne, ale zapłacicie za niego mniej i też będziecie mieć takie samo działanie, to niech Wam się zapali lampka w głowie, o czym ta osoba mówi i czy na pewno ona ma wiedzę w tym kierunku. Czy ona wie, o czym mówi i czy przekazuje Wam wiarygodne treści. Bo ja, kosmetolog z dużym doświadczeniem, z wieloletnim tutaj przebywaniem, testowaniem i tak dalej w mediach społecznościowych, z kontaktem z ogromną ilością marek, mogę Wam powiedzieć, że tani zamiennik to jest ściema, a jeśli już się coś takiego pojawi, to jest podróba. I pytanie do Was, czy Wy wolicie stosować podróbę nawet w kosmetykach? Bo chodzi oczywiście o cenę, czy jednak wolicie postawić na coś, co jest prawdziwe, dobre jakościowo i co działa. I myślę, że tym akcentem mogę już zakończyć dzisiejszy film, bo oczywiście znowu się rozgadałam, wybaczcie mi to. I pewnie wyłączę za chwilę kamerę i będę miała jeszcze 1000 rzeczy w głowie, które chciałabym Wam przekazać, ale jeśli Wy macie jakieś obiekcje w tym kierunku, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawcie je w komentarzach i spróbuję na nie odpowiedzieć. Może kiedyś uda mi się nagrać taki film, bardzo bym chciała,
właśnie z technologiem kosmetycznym, który też wyjaśni Wam to zjawisko i powie, jak to naprawdę działa. Mam taki plan, nie wiem, kiedy go zrealizuję, więc nie chcę Wam jeszcze tutaj obiecywać, ale świadomy klient to jest podstawa i pamiętajcie o tym. Do zobaczenia, buziaki. Pa!